Żyrardowie odbył się patrol obywatelski, którego celem miało być manifestowanie ochrony polskości oraz pilnowanie bezpieczeństwa. Według licznych doniesień polskich mediów, uczestnicy zgromadzenia mieli zachowywać się agresywnie. Doszło do konfrontacji z trzema obywatelami Gruzji, którzy rzekomo spożywali alkohol na ławce. Media donosiły o pobiciu cudzoziemców oraz wtargnięciu do hostelu pracowniczego zamieszkanego przez Ukraińców, Azerów i Gruzinów. W wyniku tych zdarzeń 70 imigrantów miało zrezygnować z pracy i opuścić miasto. Przegląd nagłówków z polskiej prasy pokazuje, jak media przedstawiają tę sprawę. Radio Z napisało: rasiści z Żyrardowa zaatakowali i pobili migrantów, jakby chcieli dokonać pogromu. Fakt napisał tak: Żyrardów. Imigranci stali się celem rasistowskiego ataku. Gazeta Wyborcza Warszawa. Rasiści z Żyrardowa przegonili imigrantów z hostelu. Pobili, zaszczuli. Teraz nie ma komu pracować. Komendant miejscowej policji inspektor Edyta Marczewska nie potwierdziła doniesień o pobiciu trzech osób. Zaznaczyła, że nikt nie złożył oficjalnego zawiadomienia, choć policja prowadzi czynności operacyjne pod nadzorem prokuratury. Podkreśliła też, że imigranci w Żyrardowie to normalni ludzie, ciężko pracujący i płacący podatki, a skala przestępstw przez nich popełnianych nie odbiega od skali przestępstw popełnianych przez Polaków. Jednakże takie porównanie może być mylące bez odpowiedniego kontekstu. Liczba Polaków zamieszkujących kraj jest nieporównywalnie większa niż liczba imigrantów, dlatego bezpośrednie zestawienie skali przestępstw obu grup może prowadzić do błędnych wniosków. Aby rzetelnie ocenić skalę przestępczości wśród imigrantów i porównać ją z przestępczością Polaków, konieczne byłoby przedstawienie danych w ujęciu procentowym, z uwzględnieniem liczebności obu populacji. Właściwym podejściem byłoby, gdyby pani komendant zaprezentowała konkretne dane liczbowe, takie jak odsetek przestępstw popełnianych przez imigrantów w stosunku do ich całkowitej liczby oraz analogiczny odsetek dla Polaków. Tylko w ten sposób można dokonać miarodajnego porównania i wyciągnąć obiektywne wnioski. Relacje medialne, jak pokazują nagłówki prasowe, skupiają się na sensacyjnym i jednostronnym przedstawieniu sprawy, sugerując rasistowskie motywy i agresywne działania patrolu obywatelskiego, co nie znajduje pełnego potwierdzenia w dostępnym nagraniu. Nagranie z zajścia sugeruje inny przebieg wydarzeń. Według filmu, w momencie, gdy patrol obywatelski przechodził obok hostelu robotniczego, jego uczestnicy zostali sprowokowani słownie przez osoby stojące pod budynkiem oraz znajdujące się w oknach. Dopiero po zaczepkach ze strony jednego z migrantów uczestnicy zgromadzenia ruszyli w stronę cudzoziemców. Tu można zauważyć obcokrajowców w budynku mieszkalnym, a tu skrajną prawicę. Możliwie Ukraińcy. Pałka teleskopowa w ręce osoby z szelikiem. Macie butelkę jaką? W minionym tygodniu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi przeprowadzili akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją i dystrybucją narkotyków na terenie Polski. Dzięki pracy operacyjnej udało się wytypować posesję w województwie podlaskim, na której miało znajdować się nielegalne laboratorium metamfetaminy. Podczas przeprowadzonej akcji funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku cztery osoby narodowości meksykańskiej, które były zaangażowane w proceder wytwarzania narkotyków. Na miejscu ujawniono i zabezpieczono imponującą ilość blisko 120 litrów metamfetaminy oraz liczne urządzenia i znaczne ilości chemikaliów niezbędnych do jej produkcji. Czarnorynkowa wartość przejętego narkotyku oszacowana została na ponad 7 milionów złotych. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Bielsku Podlaskim.
Sąd rejonowy zastosował wobec wszystkich czterech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu tymczasowego. Zabezpieczone materiały i aparatura zostały przekazane do dalszej analizy laboratoryjnej, która pomoże w ustaleniu skali i zasięgu działalności przestępczej grupy. Śmierć 16-letniej Julii z Lubina to tragedia, która wstrząsnęła całą Polską. Nastolatka przez wiele miesięcy zmagała się z przemocą psychiczną i hejtem zarówno w szkole, jak i w internecie. Pomimo wysiłków rodziców, którzy szukali pomocy u wychowawców, pedagogów, psychologów i policji, nie udało się powstrzymać fali okrucieństwa, jaka spadła na dziewczynę. Julia we wrześniu 2024 roku rozpoczęła naukę w nowej szkole. Niestety już po 3 tygodniach, 19 września, rodzice musieli pochować swoją córkę, która odebrała sobie życie. Hejt i przemoc przybrały na sile, przenosząc się również do sieci, na lokalne profile społecznościowe. Brak zdecydowanej reakcji ze strony szkoły i innych instytucji sprawił, że Julia czuła się zdruzgotana i bezsilna. Jedna z matek przyznała, że jej córka wręcz powiedziała: „Słuchaj, mamo, ja wygooglowałam i jedyne co będzie, to że przyjdzie pani kurator. Pogrozi mi palcem i tak mi nic nie zrobią”. Dla nich te konsekwencje nie były żadnymi konsekwencjami, opowiada pani Monika. Prokuratura rejonowa w Lubinie wszczęła śledztwo w sprawie samobójstwa nastolatki. Trwa ustalanie, czy była ona nakłaniana lub otrzymała pomoc w targnięciu się na własne życie oraz czy padła ofiarą znęcania psychicznego, które doprowadziło do tragedii. Śledczy zabezpieczyli telefon i laptop Julii oraz analizują wpisy zamieszczane w mediach społecznościowych, by namierzyć autorów nękających komentarzy. Rodzice Julii, choć pogrążeni w żałobie, chcą, aby śmierć ich córki nie poszła na marne. Mają nadzieję, że nagłośnienie tej historii pomoże ograniczyć problem przemocy rówieśniczej i uchronić inne dzieci przed podobnym cierpieniem. Bulwersujące nagranie krążące w sieci ukazuje poziom zepsucia moralnego i braku empatii wśród części młodego pokolenia. Dziewczyna, która brała udział w szykanowaniu Julii zamiast szczerej skruchy i refleksji nad swoim zachowaniem, publikuje takie przeprosiny. Przepraszam tą Julię jakąś tam, co się zajebała. No niestety tak trochę na niej mojego chłopa poniosło. No nie miało to tak być, że się kurwa będzie srać cały Lubin, no to jednak tam trochę nas podkurwiło jej zachowanie, no ale trochę nas poniosło, tak. No i co, no i przepraszam ją i tam jej bliskich, bo no są urażeni. Tak, poniosło nas, przepraszamy was bardzo. W okolicach Zielonej Góry doszło do bulwersującego zdarzenia. Pan Piotr Wyszyński, właściciel stacji demontażu pojazdów, zauważył, że z magazynu jego firmy znikają części samochodowe. Przedsiębiorca postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i ukrył w klapie do klasycznego BMW lokalizator GPS. Po kilku dniach nadajnik wskazał nowe położenie skradzionego przedmiotu. Pan Piotr udał się pod wskazany adres, który okazał się być dużym, zadbanym domem należącym do rodziny emerytowanego wojskowego. Mimo początkowych zapewnień właściciela posesji oraz jego zięcia o niewinności, przedsiębiorca odnalazł skradzioną część pośród innych elementów samochodowych ukrytych za budynkiem. Sąsiedzi potwierdzili, że zięć właściciela prowadzi nielegalny proceder rozbiórki aut, a sam emerytowany wojskowy ma plecy, co zapewnia mu bezkarność. Wezwana na miejsce policja wysłuchała zeznań zięcia, który twierdził, że nie ukradł części, a jedynie zabrał ją przestraszonemu złodziejowi, który porzucił ją w rowie. Mimo odnalezienia skradzionego przedmiotu na posesji, policja postanowiła umorzyć dochodzenie z uwagi na niewykrycie sprawcy przestępstwa. Decyzję zatwierdziła zielonogórska prokuratura. Właściciel stacji demontażu jest oburzony takim obrotem sprawy. Uważa, że umorzenie postępowania w tej sytuacji jest skandaliczne i zachęca do bezkarnych kradzieży. Przedsiębiorca podkreśla, że przy tak działającej policji lepiej porzucić uczciwą pracę i zająć się tym samym procederem, co sprawca kradzieży. Dyżurny komendy policji w Bielsku Podlaskim otrzymał zgłoszenie od funkcjonariusza w Hajnówce, który zauważył podejrzanie poruszającą się ciężarówkę na krajowej drodze numer 19. Policjant z Hajnówki podejrzewał, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, dlatego natychmiast powiadomił o swoich spostrzeżeniach, podążając za pojazdem. Funkcjonariusze z bielskiej drogówki zatrzymali ciężarówkę w miejscowości Proniewicze. Po podejściu do kabiny kierowcy od razu wyczuli woń alkoholu.
Za kierownicą siedział 47-letni obywatel Białorusi, który przewoził ładunek do jednej z firm w Bielsku Podlaskim. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Nietrzeźwy kierowca został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, a jego pojazd odholowano na strzeżony parking. Policjanci zatrzymali również prawo jazdy Białorusina. Zgodnie z polskim kodeksem karnym za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Funkcjonariusze Straży Granicznej w Sejnach zatrzymali 30-letnią obywatelkę Białorusi, która przewoziła 4 nielegalnych imigrantów. Zdarzenie miało miejsce 23 września w miejscowości Krejwiany w gminie Puńsk. Podczas kontroli samochodu marki Skoda na warszawskich numerach rejestracyjnych strażnicy odkryli, że w przestrzeni pasażerskiej oraz bagażniku pojazdu znajdują się 3 obywatele Iranu i 1 obywatel Afganistanu. W trakcie dalszych czynności ustalono, iż cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską i nie posiadali wymaganych dokumentów zezwalających na wjazd oraz pobyt na terytorium Polski. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zatrzymani imigranci zostali przekazani stronie litewskiej w ramach procedury readmisji uproszczonej. Samochód, którym podróżowali, został zarekwirowany jako dowód w prowadzonym postępowaniu. Obywatelka Białorusi została zatrzymana pod zarzutem organizowania nielegalnego przekraczania granicy państwowej. Kobieta otrzymała decyzję administracyjną zobowiązującą ją do powrotu do kraju pochodzenia oraz 10-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i państw należących do strefy Schengen. Funkcjonariusze Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili skuteczną akcję wymierzoną w przestępczość narkotykową. Dzięki pracy operacyjnej mundurowi zlokalizowali i zlikwidowali dużą uprawę konopi indyjskich na terenie powiatu trzebnickiego, a także zatrzymali jej właścicieli powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego z dolnośląskich klubów piłkarskich. W trakcie realizacji działań zatrzymali 2 mężczyzn doglądających nielegalnej plantacji. Na trudno dostępnym terenie rosło 81 krzewów konopi gotowych do ścięcia. Ujęto również 43-letniego mężczyznę, który oczekiwał na wspólników w zaparkowanym nieopodal samochodzie. Próbował on uciekać, jednak po krótkim pościgu został zatrzymany. Podczas przeszukania posesji i mieszkań zatrzymanych policjanci odkryli domową plantację z 12 krzewami konopi, a także akcesoria i chemikalia służące do uprawy. Ponadto zabezpieczono sprzęt do porcjowania narkotyków, wagi elektroniczne oraz blisko 2 kg gotowych środków odurzających, w tym marihuanę, mefedron, amfetaminę i 150 różnego rodzaju tabletek. Wszystkie nielegalne substancje trafiły do policyjnego depozytu. Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz uprawy konopi. Całej trójce grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Na odcinku trasy S8 przed ulicą Marywilską w Warszawie doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem 3 samochodów ciężarowych i 1 pojazdu dostawczego. W wyniku kolizji kierowca samochodu dostawczego został uwięziony w kabinie swojego pojazdu. Po przybyciu na miejsce strażacy przystąpili do działań ratowniczych. W pierwszej kolejności konieczne było przesunięcie jednej z ciężarówek, aby umożliwić dostęp do samochodu dostawczego, który wbił się w tył przyczepy. Akcja wydobycia kierowcy z kabiny trwała około 40 minut. Przytomny, ale poważnie ranny mężczyzna został przekazany pod opiekę załogi ratownictwa medycznego i przetransportowany do szpitala w ciężkim stanie. W akcji ratowniczej brało udział około 8 zastępów Straży Pożarnej. Początkowo do miejsca wypadku zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek, otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach.